Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Galina i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa wykład dotyczący przygotowania organizacji szpitala do projektu wdrożeniowego. W firmie Comarch pracuję na stanowisku głównego analityka systemowego. W czasie kilkunastu lat pracy miałem okazję brać udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych, zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego. Po stronie wykonawcy kierowałem pracami zespołu analitycznego, natomiast po stronie zamawiającego byłem członkiem zespołu doradców, którzy wspomagali zamawiającego na etapie przygotowania do projektu wdrożeniowego, wyboru dostawcy rozwiązania i wdrożenia rozwiązania w organizacji. Agenda dzisiejszego wykładu obejmuje cztery punkty. Najpierw spróbuję zdefiniować pojęcie wdrożenia, projektu wdrożeniowego. Następnie spróbuję opowiedzieć Państwu, jak przygotować się od strony praktycznej do projektu wdrożeniowego. W kolejnym punkcie będę starał się opowiedzieć o zagrożeniach, które mogą się pojawić w trakcie realizacji takiego projektu. Wreszcie na końcu chciałbym się odnieść do kilku mitów, które pojawiają się w związku z tym tematem. W czasie wykładu bardzo często będę używał pojęcia wdrożenia, czy projektu wdrożeniowego, czy przedsięwzięcia informatycznego. Patrząc na definicję tych pojęć, warto zapamiętać, że wdrożenie musi być poprzedzone przygotowaniem pod względem technicznym, kadrowym, ale przede wszystkim organizacyjnym. Drugi istotny punkt to jest, że wdrożenie dotyczy wprowadzenia rozwiązań nie tylko programowych, sprzętowych, ale przede wszystkim organizacyjnych. Dlatego, że projekt wdrożeniowy nie może być informatyzacją bałaganu. I ostatnia, bardzo istotna rzecz do zapamiętania, że przedsięwzięcie informatyczne czy projekt wdrożeniowy musi mieć opracowany budżet, harmonogram oraz zdefiniowany zespół, który będzie realizował ten projekt, zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego. Aby odpowiedzieć na bardzo ogólne pytanie, jak przygotować się do projektu wdrożeniowego, warto zrobić to, używając do tego bardziej szczegółowych pytań. W czasie dzisiejszego wykładu będę starał się odpowiedzieć Państwu, pokazać Państwu, jak znaleźć odpowiedź na pytanie, po co chcemy wdrożyć nowy system. To jest pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, przygotowując się do projektu wdrożeniowego. Kolejne pytanie, które uzupełnia pierwsze, to pytanie, dlaczego stary system już nam nie wystarcza. Jeżeli wiemy już, po co chcemy wdrożyć nowy system, powinniśmy zastanowić się, jaki ten system powinien być. Jakie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne powinien ten system realizować. Po określeniu wymagań koniecznie trzeba określić budżet, jaki możemy przeznaczyć na wdrożenie nowego systemu informatycznego i zderzyć to z wymaganiami, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy starczy nam na to pieniędzy. Kolejna rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę przy przygotowaniu się do projektu wdrożeniowego, to przygotowanie organizacji na takie przedsięwzięcie, a przede wszystkim przygotowanie pracowników, bo to nie szpital będzie wdrażał system, tylko pracownicy szpitala. Na końcu wypadałoby jeszcze wiedzieć, jak wybrać dostawcę takiego rozwiązania. I chciałbym również Państwu powiedzieć, na jaką pomoc dostawcy możecie Państwo liczyć w trakcie realizacji projektu wdrożeniowego, czyli co można przerzucić bezpiecznie na jego barki. Pierwsze, najważniejsze pytanie to, po co chcemy wdrożyć nowy system? To pytanie w tym okresie od momentu, kiedy pojawia się pomysł czy decyzja, wdrażamy nowy system, do momentu, kiedy wybierzemy dostawcę czy wykonawcę tego systemu, ten czas, który między tymi dwoma zdarzeniami ma miejsce, to jest zwykle kilkanaście miesięcy, więc należy go dobrze spożytkować. Natomiast mówię, pierwsza rzecz, musimy wiedzieć, po co chcemy wdrożyć nowy system. Czy wynika to z mody, czy dlatego, że inny szpital to zrobił, czy dlatego, że mamy wolne środki budżetowe, czy jest taka potrzeba? Aby znać odpowiedź na to pytanie, należy zapisać cele, jakie ma realizować nowy system. I nie chodzi w tym miejscu o zdefiniowanie szczegółowych wymagań, ale celów, jakie będzie realizował ten nowy system.
I też taka praktyczna rada, nie należy tych celów określać ogólnie, tylko należy najpierw organizację, szpital, podzielić na części. Część administracyjną szpitala możemy podzielić na przykład na część księgowości, część dotyczącą kat, płac, część dotyczącą logistyki, zaopatrzenia, czy na przykład analiz kosztowych. Możemy to zrobić albo obszarami funkcjonalnymi, albo jednostkami. I w każdym z takich obszarów określamy szczegółowe cele. Wtedy nie będzie to chaotyczne, a będzie w pewien sposób uporządkowane. Szukając takich celi, które postawimy przed nowym systemem, warto, albo nawet trzeba zawsze zacząć od ogółu do szczegółu. Zwykle w teorii wdrożenia czy konstruowania nowych systemów zawsze istnieją dwa podejścia, od ogółu do szczegółu albo od szczegółu do ogółu. W tym przypadku to pierwsze sprawdza się dużo lepiej. Warto uwzględniać proporcje. Czyli jeżeli postawimy cele przed naszym systemem, trzeba sprawdzić, gdzie tych celów pojawiło się najwięcej i czy na pewno jest to obszar, który jest najbardziej potrzebny do zinformatyzowania nowym rozwiązaniem. Te cele koniecznie trzeba spisać. I nie chodzi tutaj o stworzenie olbrzymiej dokumentacji, chodzi o wypunktowanie celów i ewentualnie ich bardziej szczegółowego opisania na 2-3 stronach papieru. Także to nie jest wielka praca, ale ona jest niezwykle potrzebna, dlatego że, może trochę w humorystyczny sposób, ale my musimy wiedzieć tak naprawdę, co chcemy osiągnąć. I do tego, co chcemy osiągnąć, dobrać odpowiednie środki. Żeby nie było tak, że jeżeli chcemy przedostać się przez morze, to rozpoczynamy budowę mostu. Nie, w tym momencie prawidłowym rozwiązaniem będzie wybudowanie łodzi. Drugim pytaniem, które trzeba sobie zadać w trakcie procesu przygotowania do projektu wdrożeniowego, to jest, dlaczego stary system nam już nie wystarcza. Pytanie to uzupełnia odpowiedź na pytanie, dlaczego chcemy wdrożyć nowy system. I znowu praktyczna rada, jak odpowiedzieć sobie na takie pytanie. No to najlepszym rozwiązaniem do tego jest zrobienie inwentaryzacji. Ta inwentaryzacja powinna obejmować w tych obszarach, w których stawialiśmy cele przed nowym systemem, zinwentaryzowanie wykorzystywanych aplikacji i programów. Często zdarza się tak, że pewne operacje, pewną funkcjonalność realizujemy w ogóle bez wsparcia systemu informatycznego. Używamy do tego arkuszy Excel na przykład, czy wręcz dokumentacji papierowej. Dlatego to pewno będą te miejsca, w których najbardziej będzie nam potrzebne wsparcie nowoczesnego narzędzia informatycznego. Inwentaryzując aplikacje i programy, od razu warto skupić się na danych, jakie te programy przechowują. Określić ich wiarygodność, spójność, istotność, dlatego że to pozwoli nam w następnych etapach przygotowania do projektu wdrożeniowego zdefiniować etap migracji, czyli przeniesienia danych z aktualnie używanych rozwiązań do nowego systemu. W czasie inwentaryzacji tych systemów warto się zastanowić, które z tych systemów muszą zostać, które mogą zostać, a które muszą być koniecznie wymienione. I tu też praktyczna rada. Jeżeli przewidujemy pozostawienie jakichś systemów, to raczej systemów, które albo realizują bardzo specjalistyczne funkcje, które zostały specjalnie wykonane dla naszej organizacji, albo w bardzo ograniczony sposób komunikują się z otoczeniem, z resztą systemu informatycznego. Dlatego, że z jednej strony pozostawiając funkcjonalność starego systemu, zaoszczędzamy pieniędzy na nową funkcjonalność, czyli nie będziemy musieli płacić za rozwiązanie, które zastąpi te stare aplikacje, natomiast będziemy musieli wydać pieniądze na integrację z tymi aplikacjami i czasami ten koszt może być większy niż wdrożenie nowego rozwiązania, które jest w naturalny sposób zintegrowane przez jego producenta. Natomiast tam, gdzie nie mamy systemu informatycznego albo tam, gdzie system informatyczny ewidentnie nie spełnia naszych oczekiwań albo celów, które żeśmy postawili wcześniej, na pewno będziemy w sposób zdecydowany poszukiwać nowego rozwiązania. W czasie inwentaryzacji warto również zrobić w tym miejscu przegląd procedur, które funkcjonują w szpitalu. Inwentaryzując te procedury, znowu zastanawiamy się i opisujemy, z czego wynika ich aktualny kształt.
bo jeżeli on wynika z uwarunkowań zewnętrznych, takich jak prawo czy zarządzenia prezesa NFZ-u, no to tam specjalnie nie ma co zmieniać. Tak, te procedury prawdopodobnie zostaną w sposób identyczny zaimplementowane w nowym systemie albo w nieznacznie zmienionym. Natomiast tam, gdzie kształt procedury wynika z ograniczeń starego systemu, no to trzeba się liczyć z tym, że dostarczając do firmy nowe narzędzia, pojawią się nowe możliwości i te procesy, te procedury można skonstruować w zupełnie inny, bardziej optymalny sposób. No oczywiście mamy jeszcze taką możliwość, że już próbowaliśmy optymalizować procesy, czyli kształt procedury, która funkcjonuje obecnie, to są lata doświadczeń. No i tutaj tak naprawdę to jest właśnie taki obszar, w którym do końca nie wiadomo, na ile system będziemy próbowali dostosować do procedur, a na ile procedury do systemu. Raczej tutaj nowy system będzie się musiał dostosować do tych procedur niż na odwrót. Natomiast no, w momencie, kiedy pojawiają się nowe możliwości, to być może te procesy można ułożyć w jeszcze bardziej optymalny sposób. Istotne jest to, abyśmy szukanie funkcjonalności, czyli powodu wymiany nowego systemu, czyli powody decyzji, najpierw zastanawiali się, dlaczego chcemy wymienić system, a dopiero później, dlaczego stary system nam nie wystarcza. W ogóle w całym procesie przygotowania powinniśmy zawsze najpierw myśleć o nowym systemie, a dopiero później zderzać te nowe pomysły z tym, co było do tej pory. Takie postępowanie jest konieczne dlatego, aby się nie okazało, że w momencie, kiedy dojdziemy do końca procesu przygotowania, stworzymy dokumentację przetargową, to okaże się, że będziemy mieli funkcjonalność starego systemu, tylko działającą inaczej. My musimy się skupiać na tym, co potrzebujemy, a nie na tym, co mamy. Natomiast koniecznie trzeba popatrzeć również na to, co mamy, aby to, co funkcjonuje, jest w tej chwili zinformatyzowane, zautomatyzowane, dalej było, przebiegało automatycznie i w wsparciu narzędzi automatycznych, żebyśmy przez pomyłkę o tej funkcjonalności, tylko dlatego, że ona w tej chwili działa, nie zapomnieli. Dochodzimy jakby do następnego momentu i do tej pory kolejność jest niezwykle istotna. Czyli najpierw wiemy, dlaczego chcemy wdrożyć nowy system. Później się zastanawiamy, czy stary system nam nie wystarcza. Bo może po odpowiedzi na drugie pytanie się okaże, że nie ma sensu wdrażać nowego systemu, bo nie potrafimy wymyślić dla niego żadnej nowej roli w stosunku do tego, które mamy. I dopiero później tak naprawdę zaczynamy definiować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, które mamy postawić przed nowym systemem. Cały czas pamiętamy, dlaczego chcemy wymienić system. Cały czas mamy spisane cele, jakie system ma realizować, jakich oczekujemy w wyniku wdrożenia nowego rozwiązania. I tu się pojawia pierwsze pytanie, takie jeszcze bardziej szczegółowe, kto powinien definiować wymagania odnośnie nowego systemu. No i tu praktyka jest różna, natomiast ja wiem na pewno, że nie powinien tego robić dział informatyczny. To nie informatycy będą używać tego systemu, tylko pracownicy administracji szpitala. W związku z tym to w ich pracy ten system ma pomagać. Nie znaczy to oczywiście, że pracownicy działu informatyki mają wolne. Nie. Oni po pierwsze będą musieli zdefiniować wymagania techniczne wobec nowego systemu, tylko będą musieli to zrobić na końcu i w bardzo racjonalny sposób, bo naszym celem jest osiągnięcie odpowiedniej funkcjonalności systemu. A technologia ma tylko i wyłącznie to umożliwić. Czyli wymagania technologiczne są istotne o tyle, o ile realizują cele, jakie postanowiliśmy przed nowym systemem, a nie dlatego, że w internecie jest modne przetwarzanie w chmurze, to w takim układzie nasz system ma pracować w chmurze. Jeżeli tego typu technologia nie realizuje żadnych z celów postawionych przez systemu, to ona jest nieistotna, jest zbędna, niepotrzebna, kosztuje zapewne niemało pieniędzy. No, drugie zadanie przed działem informatyki to zadanie, które ma być wsparciem dla użytkowników. Użytkownicy, używając konkretnego rozwiązania, bardzo często nie zdają sobie sprawy, że pewne funkcje, pewne czynności można zrealizować przy wsparciu systemu informatycznego już, bądź nawet je w pełni zautomatyzować w systemie informatycznym.
Informatycy najczęściej o tym wiedzą, albo przynajmniej powinni wiedzieć. W związku z tym oni powinni w tym procesie uczestniczyć, natomiast powinni uczestniczyć jako doradcy, a nie jako ci, którzy odwalą całą czarną robotę. Dlatego, że określenie takich wymagań odnośnie systemu to po pierwsze jest bardzo odpowiedzialna praca, po drugie wcale nie prosta i wcale nie krótka. Kolejna rzecz, którą koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, to to, że określając wymagania na nowy system, mamy się skupić na potrzebach, a nie na tym, jak było to w starym systemie. To jest właśnie ten taki drugi moment, który stary system może być tak naprawdę dla nas kulą, może być przeszkodą i barierą, bo będziemy przepisywać dokładnie funkcjonalność na wymagania funkcjonalność starego systemu. Nie. My się zastanawiamy, jakich wymagań, jakich funkcjonalności potrzebujemy do pracy. Po co nam jest system? W jaki sposób on nam ma pomóc w naszej pracy? Najpierw musimy wiedzieć, co robimy, co jest naszym zadaniem, czego od nas wymaga dyrektor, czego od nas wymaga kierownik, czego wymaga od nas NFZ. I jeżeli już wiemy, co, to teraz musimy to dekomponować na coraz to drobniejsze i bardziej szczegółowe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dotyczące systemu. Warto definiować te wymagania na podobnym poziomie szczegółowości, czyli w każdym obszarze funkcjonalnym, tym, na który podzieliliśmy szpital, definiując cele przed systemem, jakie stawiamy przed systemem, definiując wymagania, powinniśmy dochodzić do mniej więcej pewnego, podobnego stopnia szczegółowości, bo jeżeli zdefiniujemy wymagania, że system ma wspierać rozliczanie podatku i koniec, i nic więcej, no to równie dobrze w tym miejscu można dostarczyć arkusz Excela, bo on będzie wspierał rozliczanie podatku. Jeżeli zapiszemy gdzieś wymaganie w jednym miejscu, że system ma być zgodny z ustawą o rachunkowości, a w innym miejscu napiszemy, że kod magazynu ma być pięcioznakowy, no to widzimy, że ten poziom szczegółowości jest zachwiany między tymi wymaganiami i że ciężko będzie mieć nadzieję, że system, który będzie zgodny z tymi wymaganiami, to będzie taki, o który nam chodziło. Należy mieć świadomość, że realizacja każdego wymagania kosztuje. W współczesnym świecie niestety nie ma nic za darmo, przy czym istotne jest to, żeby w tej chwili nie myśleć o tym, ile to kosztuje, czyli nie ograniczać się, bo jak w każdym momencie będziemy się próbowali ograniczać budżetem, no to wyjdzie nam system opisany dużo gorzej niż to, co posiadamy w tej chwili. Zwykle tak się dzieje. W związku z tym należy pisać, tak, jak co my potrzebujemy od systemu, ale te wymagania określać priorytetem. Czyli określać, które z tych wymagań są krytyczne. Czyli takie, bez których po prostu nie ma sensu wprowadzać do firmy nowego rozwiązania. Takie, które są ważne. Czyli no koniecznie je chcemy mieć, natomiast gdyby trzeba było z nich rezygnować, no to możemy się zastanowić, czyli jest jakieś pole do manewru. I takie, które są mniej istotne, czyli będą taką dodatkową, takim gratisem, tak? Takim dodatkowym szamponem w markecie dokładanym do zestawu. I więcej priorytetów niekoniecznie trzeba wprowadzać. Znaczy na trzech można by się skupić. Które najważniejsze to są rzeczy krytyczne, bezwzględnie one muszą być. Jak ich nie będzie, dajemy sobie spokój. Jeżeli nie ma na świecie systemu, który by coś takiego realizował, dajemy sobie spokój. I z drugiej strony wymagania, do których przywiązujemy mniejszą wagę, ale są dla nas potrzebne, no pojawia się jeszcze pewien priorytet pośredni. Oczywiście można zdefiniować ich więcej, tylko czym więcej tych priorytetów będzie, tym trudniej będzie je określić. Nie przez przypadek informatycy wymyślili system binarny, tak, kiedy coś jest albo czegoś nie ma. Nie ma wątpliwości, kiedy coś jest, a kiedy czegoś nie ma. Przynajmniej nie powinno ich być. Spisując te wymagania, należy się skupić na tym, co powinien robić system, a nie jak. Czyli jeżeli potrzebujemy przechowywać w systemie płeć pacjenta, to w zupełności wystarczy. My nie musimy pisać, że system ma kobietę oznaczać literą K, a mężczyznę literą M. Bo to nie ma znaczenia, jak system będzie to robił. Ważne, żeby to robił. Określając to, jak system ma robić, realizować pewne wymaganie, nawet wiedząc, że istnieje na rynku taki system, który coś takiego robi, ograniczamy możliwość zaoferowania przez kilku oferentów rozwiązania, więc wybrania systemu być może lepszego, który pewne operacje robi w inny sposób.
Czyli skupiamy się na tym, co system powinien robić, a nie to, jak system to robi. Cały czas używając priorytetów, cały czas zastanawiając się, czy te wymagania realizują cele, które żeśmy zapisali. Jeżeli teraz się okazuje, że istnieje cel, który postawiliśmy przed nowym systemem i nie jesteśmy wskazać wymagań, które ten cel realizują, no to znaczy, że nie mamy kompletu wymagań albo ten cel był niepotrzebny. W związku z tym cały czas widzimy, dlaczego chcemy wymienić system, używamy priorytetów, myślimy o tym, co będzie i co system powinien robić, a nie jak robił i nie jak robił to w tej chwili. Kiedy taki proces skończyć? On najczęściej jest takim procesem powtarzalnym, iteracyjnym, czyli mamy pierwszą wersję takich wymagań, później ją uzupełniamy, ulepszamy. Jak długo to robimy? Robimy to tak długo, jak długo w każdym obszarze osoba, która definiuje takie wymagania, zada sobie takie pytanie. Czy jeżeli system będzie potrafił to wszystko, co napisałem, to czy będzie dla mnie wsparciem we wszystkich zadaniach, które muszę na swoim stanowisku zrobić? Jeżeli nie, jeżeli pojawią się jeszcze jakieś zadania, dla których ja nie widzę wsparcia systemu, no to być może listę wymagań trzeba uzupełnić. Jeżeli nie, jeżeli już widzę, że cała moja praca będzie mogła być wsparta przez system informatyczny, no to to jest taki moment, kiedy warto skończyć definicję wymagań i przejść do następnego kroku. Następny krok szalenie ważny i zwykle odpowiedź na to pytanie, czyli czy starczy na to pieniędzy, to jest nie, nie starczy. Zwykle nasze wymagania są dużo bogatsze niż budżet, który możemy przeznaczyć. No ale my musimy w jakiś sposób ten budżet wymiarować w tej chwili. Znaczy zwykle wiemy, ile mamy pieniędzy na taki system, no tylko dobrze by było, że przed rozpoczęciem formalnych kroków pozyskania takiego systemu, żebyśmy byli pewni, że te pieniądze wystarczą. Żeby nie było tak jak z budową autostrad. W związku z tym, po pierwsze musimy określić taki budżet, czyli wiedzieć, ile tych pieniędzy nam na ten system, ile możemy jej przeznaczyć. Musimy wiedzieć, że warto sobie w tym budżecie zostawić pewną rezerwę, ja o tym jeszcze powiem. Czyli nie wszystkie pieniądze, które możemy przeznaczyć na system, będziemy określać jako budżet nowego systemu. Po drugie, powinniśmy przeprowadzić analizę tego, co na rynku jest. Popatrzeć, najprawdopodobniej nasz szpital nie pierwszy wdraża takie rozwiązanie, więc już kilka takich projektów zostało zakończonych. Najczęściej mamy do czynienia z publiczną służbą zdrowia, w związku z tym ta informacja jest po prostu publiczna, dostępna, jeżeli nie wprost w internecie, na stronach BIP-u i zamówień publicznych danej jednostki, danego szpitala, na pewno do uzyskania z takiego szpitala. Możemy poprosić producentów takich systemów, których też stosunkowo łatwo znaleźć w internecie o prezentację swoich rozwiązań. Jak zrobimy taką analizę, no to będziemy wiedzieli, ile takie typowe rozwiązanie kosztuje. No i teraz, jeżeli nasze wymagania miały priorytety i jest ich zbyt dużo, no to będziemy wiedzieli ewentualnie, które z tych wymagań być może należy skreślić z tej listy, po to, żeby nie rozdymać budżetu rozwiązania, uzyskując za to niezbyt duże wsparcie. Warto też pamiętać o tym, że współczesne rozwiązania informatyczne mają budowę modułową, czyli nie musimy wdrożyć wszystkiego naraz. Możemy wdrożyć pewną część systemu, tą najbardziej istotną dla nas, a w następnych perspektywach budżetowych wdrażać kolejne funkcjonalności. I współczesna technika integracji, współczesna technologia systemów informatycznych wcale nie wymaga tego, żeby zawsze to był ten sam dostawca czy ten sam system. Moduły różnych systemów da się w dzisiejszych czasach ze sobą połączyć, wobec tego nie należy się tym specjalnie przejmować. Jeżeli nie stać nas na cały system, trzeba spróbować wdrożyć jego fragment. Jest pewne niebezpieczeństwo przy tym wszystkim. Jeżeli nasze wymagania będą zbyt mało precyzyjnie określone, to można sformułować taką zasadę, która w większości przypadków się sprawdza. Zawsze znajdzie się firma, która będzie w stanie w dowolnie małym budżecie podjąć się wdrożenia dowolnie dużego systemu. Państwo czytają gazety, oglądają telewizję, no tak się stało w perspektywie przebudowy Polski.
budowy autostrad, stadionów. Niekoniecznie to były metody uczciwe i w tym momencie mało pocieszające jest, że firmy, które nie podołały, zapłacą kary, tak, że będziemy szukać nowego dostawcy. No ale trzeba mieć świadomość, że czasami stracimy 2 lata i nie będziemy dalej niż w tej chwili. W związku z tym, jeżeli wymagania mamy odpowiednio szczegółowo zdefiniowane, jeżeli odpowiednio dobierzemy dostawcę, kryteria wyboru takiego systemu i dostawcę, no to tego typu niebezpieczeństwo, że otrzymamy bojowy wóz piechoty w wersji ekonomicznej, nie powinno się pojawić. Pytanie, czy nasza organizacja jest gotowa na to, żeby rozpocząć wdrożenie nowego systemu informatycznego? I tu odpowiedź też jest prosta. Zwykle nie jest gotowa. W związku z tym należy ją przygotować. No i taką znowu praktyczna rada. Przygotowanie organizacji to tak naprawdę określenie harmonogramu. Jeżeli zbudujemy odpowiednio realny i realistyczny harmonogram takiego przedsięwzięcia, przypisując do poszczególnych zadań czas i ludzi, którzy to zadania wykonają, i ten harmonogram będzie realny, no to znaczy, że w ten sposób przygotujemy organizację do przedsięwzięcia wdrożeniowego. Oczywiście nie opracowujemy w tym momencie szczegółowego harmonogramu wdrożenia przyszłego systemu, a jedynie harmonogram ramowy. No ale o kilku rzeczach trzeba wiedzieć i Państwo może będą się śmiali albo uważali, że ja mówię o rzeczach oczywistych, ale patrząc na projekty wdrożeniowe, w których brałem udział, okazuje się, że nie do końca. Tak? Że czasami zapomina się o tym, że wdrożenie nowego systemu to nie jest tak, że przyjdzie firma i wdroży nam system. Co ciekawe, ten system nie będzie wdrażał dostawca rozwiązania czy wykonawca. Ten system będą wdrażać Państwa pracownicy. Dostawca rozwiązania czy wykonawca takiego systemu będzie tak naprawdę pomagał wdrożyć ten system, ale to Państwo muszą go wdrożyć w swojej organizacji i wtedy dopiero on będzie działał. W związku z tym, mimo że podejmiemy się zadania wdrożenia systemu, to ani nie zatrudnimy do tego nowych pracowników, ani nie odejmiemy zadań pracownikom, którzy już w tej chwili w firmie, w szpitalu pracują. Firma, szpital musi działać, musi przyjmować pacjentów, musi się rozliczać z NFZ-em, a wdrożenie systemu musi postępować naprzód. W związku z tym no, trzeba to wziąć pod uwagę. Nie można tu zrobić czegoś na hura. Taki projekt trzeba rozłożyć w czasie. Projekty informatyczne duże, jeżeli byśmy wdrażali część szarą, część białą, to są projekty, które są liczone na rok, 2, 3 lata. Następna bardzo ważne ograniczenie to etap analizy przedwdrożeniowej. Choćbyśmy nie wiem, jak mały fragment systemu wdrażali, nie może trwać krócej niż 2 miesiące. Przy czym dla wdrożenia na przykład części szarej, czyli części administracyjnej systemu, to 4 miesiące to będzie takie absolutne minimum. Te 2 miesiące po prostu krócej się nie da zejść, nawet gdybyśmy wdrażali tylko Excela. Jeżeli wdrażamy system, to na pewno to jest 2 miesiące plus, czyli nie można na to przewidywać 2 tygodnie. Mówię, taki optymalny okres dla analizy przedwdrożeniowej dużego rozwiązania informatycznego to jest między 4 a 6 miesięcy. To też nie należy tego okresu specjalnie wydłużać. Proszę zauważyć, że w czasie analizy przedwdrożeniowej my musimy dogadać się z dostawcą odnośnie sposobu realizacji każdego z wymagań funkcjonalnego zapisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli mamy do czynienia z procedurą przetargową. Musimy zoptymalizować procesy i procedury, które w firmie istnieją. Musimy przeszkolić użytkowników. Musimy zmigrować dane. Musimy dostosować rozwiązanie, które kupujemy do naszego szpitala. Tak? Niby każdy szpital jest taki sam, ale on jest taki sam z zewnątrz. W środku on działa w troszeczkę inny sposób i system informatyczny powinien być do tych procedur, zresztą o tym żeśmy mówili już dzisiaj w czasie wykładu, dostosowany. W związku z tym tego się nie da zrobić szybko, a jeszcze trzeba mieć świadomość, że taki dokument koncepcji systemu, który powstaje w trakcie analizy przedwdrożeniowej, obejmuje bardzo często kilka tysięcy stron, więc my musimy mieć jeszcze czas na to, żeby ten dokument przeczytać i odebrać od dostawcy rozwiązania.
I to nie będzie znowu coś, co będzie trwało tydzień, a taka procedura będzie trwała około miesiąca, więc około miesiąca będzie trwało uzgodnienie ostatecznego obrazu, ostatecznej wersji takiego dokumentu, opisującego koncepcję już konkretnego rozwiązania w konkretnym szpitalu. No a jeszcze gdzieś trzeba w czasie wywiadów, analizy stanu obecnego ustalić z klientem, jak ze szpitalem, jak ten system ma wyglądać. Następna rzecz, o której zawsze się zapomina, to to, że wakacje to jest okres urlopowy. I wtedy najczęściej wypadają szkolenia. W związku z tym nawet jeżeli dostawca no, dostaje w końcu za to pieniądze, tak, i przyjedzie i będzie chciał szkolić naszych pracowników, no to nasi pracownicy będą woleli spędzić ten czas z rodziną. To oczywiście nie wszyscy, bo szpital musi działać, no ale tych szkoleń też nie należy rozwlekać w czasie, więc trzeba mieć świadomość, że okres wakacyjny to nie taki okres, w którym przerywamy pracę nad nowym systemem, ale to jest taki okres, w którym te prace są dużo mniej intensywne. I to nie tylko na etapie wdrożenia, ale również na przygotowania. Więc jeżeli będziemy wymyślać taki harmonogram dla tego czasu przygotowania, czyli kiedy zrobimy wymagania funkcjonalne, no to trzeba pamiętać, że jeżeli będziemy je robić w lipcu i czerwcu, to najprawdopodobniej, w lipcu i w sierpniu, przepraszam, to najprawdopodobniej ich po prostu nie zrobimy, bo część pracowników pójdzie na urlop. Albo jak już ktoś postawi im takie polecenie służbowe, no to oni to zrobią. Pytanie, czy to będzie kompletna lista, odpowiednia, spójna, gwarantująca albo inaczej będąca fundamentem przyszłego sukcesu. Trzeba pamiętać o tym, że współczesny szpital jest organizacją bardzo skomplikowaną. W związku z tym nie kupujemy systemu, który jest w pudełku, tak jak aplikacja biurowa, tylko tak naprawdę system, który jest gotowy i który działa zapewne w kilkudziesięciu podobnych szpitalach, będzie musiał być dostosowany do naszych potrzeb, do systemów, które używamy i z którymi się będzie integrował, do procesów, które mamy, do pewnych wymagań, które postawiliśmy przed systemem, a których on nie miał w standardzie. I po pierwsze to kosztuje, ale to już wiemy, jak sobie z tym poradzić, ale to trwa w czasie. W związku z tym to nie może być tak, że po zakończeniu etapu budowy koncepcji systemu instalujemy i tydzień później rozpoczynamy szkolenia. Tu musi być pewna przerwa czasu, która pozwoli dostawcy takiego rozwiązania skustomizować, czyli dostosować, dopisać do tego systemu to, czego brakuje dla tego konkretnego wdrożenia. No i trzeba pamiętać o tym, że taki system będzie działał, jeżeli przeniesiemy do niego dane. I one też się nie przeniosą w przeciągu jednego dnia, tylko to jest proces, ja o tym będę starał się jeszcze w dalszej części wykładu powiedzieć, ale to jest pewien proces, który trwa, więc na niego też musi być miejsce w tym ramowym harmonogramie. Warto w tym okresie jeszcze popracować nad własną organizacją, nad własną instytucją, nad szpitalem, nad tym, co się dzieje w środku. Wiadomo, że my jeszcze teraz nie wiemy, jaki będzie konkretny nowy system i nie ma co robić reorganizacji firmy od początku do końca, no bo później pojawi się nowy system i okaże się, że tą reorganizację będziemy robili powtórnie, ale należy się zastanowić, czy na pewno musimy pracować w tak bardzo skomplikowany sposób, jak pracujemy. Mi się zdarzyło prowadzić takie projekty doradcze, czyli doradzanie właśnie na tym etapie dotyczące na przykład raportowania, w którym w firmie, w instytucji, którą analizowaliśmy, funkcjonowało około 1000 raportów różnego rodzaju, wewnętrznych i zewnętrznych. Jak się popatrzyło i tak naprawdę zredukowało raporty, które dublowały informacje z innego raportu, to się okazało, że da się to ograniczyć do liczby 300 paru. W związku z tym proszę zauważyć, jeżeli to zrobimy w tym etapie, to później dostawca przyszłego systemu dostanie od nas wzory około 300 raportów, 300 wydruków, które chcemy, żeby system generował w sposób mniej lub bardziej automatyczny, a nie 1000. I on oczywiście zauważy, tak? Dostawca takiego rozwiązania zauważy, że nie trzeba implementować 1000, wystarczy tylko 300, ale będzie potrzebował na to czasu. Dużo więcej niż jeżeli my już tak naprawdę zrobimy przegląd i zauważymy, jak wygląda obieg informacji u nas w szpitalu i być może się okaże, że pewna informacja jest powielana. Jest po prostu niepotrzebnie tworzona w różnych miejscach, gdzie jej odbiorcą jest dokładnie ta sama osoba czy ta sama jednostka organizacyjna i ta informacja jest tak naprawdę identyczna, no może trochę inaczej graficznie przedstawiona.
W związku z tym to jest też taki czas po określeniu wymagań, żeby się zastanowić, które z procedur, które z wymagań już niefunkcjonalnych może bardziej, naprawdę są w naszej instytucji, w naszym szpitalu potrzebne. Mówiliśmy już, że tak naprawdę to nie szpital będzie wdrażał system, tylko będą to wykonywać pracownicy. W związku z tym pracowników należy do takiego przedsięwzięcia dobrze przygotować. Znowu kilka praktycznych rad dla Państwa, jak to zrobić. Po pierwsze, jeżeli mamy już określony ramowy harmonogram, a określaliśmy go w punkcie poprzednim, no to warto, wzięliśmy już pod uwagę wakacje, że to jest okres urlopowy. Wiemy, że kiedy w roku, w którym będziemy wdrażać system, czy w latach będą przypadać ferie zimowe w naszym województwie. Wiemy, kiedy szpital pracuje bardziej intensywnie, kiedy są pewne okresy sprawozdawcze, a kiedy nie. W związku z tym warto pomyśleć o tym, że jeżeli mamy już wszystkie te dane, żeby określić plan urlopowy troszeczkę bardziej szczegółowo, niż robimy to zwykle. Czyli żeby te deklaracje pracowników odnośnie chęci pójścia na urlop w określonym miesiącu, tygodniu były bardzo dobrze przemyślane, bo później możemy mieć dużo trudniejszą możliwość zmiany takiego planu. Ci pracownicy, mówiliśmy, będą mieli dużo swoich obowiązków, a będą musieli udźwignąć jeszcze obowiązki dotyczące analizy, wdrożenia, przeszkolenia, przetestowania nowego systemu. Dlatego warto przewidzieć w tym budżecie, i to jest właśnie taki z pierwszych elementów tego budżetu, gdzie odcinamy kawałek tego budżetu, na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników. Czy to w postaci godzin nadliczbowych, jeżeli takie tak wynika z polityki szpitala, czy dodatkowych umów, czy może premii uznaniowych. No wszystko zależy od regulaminu wynagradzania, który funkcjonuje w szpitalu, ale warto, jeżeli mamy taką możliwość, to nie muszą być duże pieniądze, ale warto wynagradzać pracowników za to, że pracują dodatkowo. Warto przeszkolić pracowników. Podstawowym narzędziem komunikacji będzie poczta elektroniczna i dokumenty przykodowywane w narzędziach pracy biurowej, czyli edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Dobrze by było, żeby pracownicy umieli pracować w trybie zmian, żeby umieli akceptować takie zmiany, umieli zobaczyć dokument, mimo że były naniesione zmiany w postaci komentarzy już w wersji końcowej. W narzędzia pracy biurowej, te, które funkcjonują aktualnie, wszystkie takie mają możliwości. Warto zrobić taki kurs. Niekoniecznie trzeba go wynajmować na zewnątrz. Można do tego wykorzystać dział informatyki, który funkcjonuje w szpitalu. Warto też, jeżeli istnieje taka możliwość, zapewnić pracownikom, tym najbardziej kluczowym, szkolenia, bardzo często się mówi takie miękkie szkolenia, czyli szkolenia z zasad komunikacji i z radzenia sobie ze stresem. To w dużym stopniu ułatwia pracę, najczęściej dostawca, jeżeli to jest poważna firma, przeszkolił swoich pracowników, więc jak my przeszkolimy przynajmniej tych kluczowych liderów z naszej strony, naprawdę ryzyko problemów komunikacyjnych, czy ryzyko tego, że ktoś po prostu nie wytrzymuje stresu, będzie dużo mniejsze. Konstruując harmonogram, warto już w tym momencie, jeszcze nie mamy tak naprawdę rozpoczętego projektu, nie mamy wybranego dostawcy, nie wiemy, jaki system będzie wdrażany, nie wiemy, jaka będzie umowa z tym dostawcą, które elementy będzie uwypuklała, które nie. Nawet nie wiemy, kiedy to wdrożenie się zacznie. Możemy planować jakieś daty, a warto już dzisiaj powołać kierownika takiego projektu, zorganizować zespoły, ustalić liderów. Nawet to można zrobić wcześniej, w momencie, kiedy zaczynamy pracować. Tak? Zaczynamy odpowiadać na pierwsze pytanie, po co chcemy wdrożyć nowy system. Ale to, żeby to realizował już zespół. Żeby ci ludzie mieli przyporządkowaną swoją rolę, żeby była między nimi odpowiednia podległość służbowa. Przykładowo ja miałem okazję uczestniczyć w takim projekcie, w którym kierownik projektu został wynajęty na zewnątrz. No i on doskonale umiał operować metodyką wdrażania systemów, umiał zarządzać ludźmi, umiał zarządzać czasem, tylko po prostu pracownicy
klienta, u którego było to wdrożenie, go nie słuchali. To nie był człowiek, który mógł cokolwiek im kazać. Oni mieli swoich przełożonych, mieli swoją pracę, w związku z tym resztę robili na odczepnego. A tutaj trzeba mieć świadomość, że ten, kto rządzi w projekcie, rządzi nie tylko czasem, nie tylko dokumentami, ale rządzi ludźmi. I ci ludzie muszą się go słuchać. Warto w tym miejscu określić jasno politykę firmy. Wdrożenie nowego rozwiązania, najczęściej celem tego wdrożenia nie jest redukcja zatrudnienia. Fakt, niektóre prace będzie wykonać dużo łatwiej, biorąc pod uwagę nowe rozwiązania, w związku z tym zostanie nam trochę czasu, ale proszę zobaczyć, że na początku mówiliśmy, że przed systemem stawiamy nowe wyzwania, więc będziemy robić pewne nowe rzeczy, których do tej pory żeśmy nie robili. I ktoś je musi zrobić. W związku z tym tam, gdzie pojawi się pewna oszczędność czasu, ona zostanie zagospodarowana najczęściej przez tą część systemu, która jest nowa. System, żeby pokazał jakiekolwiek dane, czy pomógł w podejmowaniu decyzji, musi być najpierw zasilony w dane źródłowe i najczęściej to się po prostu w sposób automatyczny nie zrobi. Ktoś ten system tymi danymi musi zasilić. W związku z tym, jeżeli faktycznie nie zakładamy ograniczenia zatrudnienia, to powiedzmy to wszystkim. Żeby ludzie się nie bali, że jak będzie nowy system, albo pojawi się jakaś funkcjonalność, którą do tej pory liczyłam, czy liczyłem na piechotę, a teraz policzy to komputer, no to, to mnie zwolnią. Też warto pamiętać o tym, że komputer nie myśli. On nadaje się do dodawania, mnożenia, dzielenia, jeszcze kilku innych operacji matematycznych, dużo lepiej niż człowiek to zrobi, natomiast on nie pomyśli. Więc to myślenie zostawmy człowiekowi. Komputer ma tylko ułatwiać i dostarczać odpowiednich danych i wykonywać właśnie te operacje matematyczne, które człowiek zrobi dużo gorzej. Jak wybrać dostawcę rozwiązania? To też nie jest proste. Choć jeżeli chodzi o publiczną służbę zdrowia, to tu mamy, powiedzmy, częściowo ułatwione zadanie, dlatego że obowiązuje nas procedura przetargowa. Systemy informatyczne współczesne to są rozwiązania drogie, w związku z tym one na pewno wpadają w przepisy dotyczące zamówień publicznych i wymagają zorganizowania przetargu. Oczywiście w tym miejscu będzie trzeba się zastanowić, czy to ma być przetarg jednostopniowy czy dwustopniowy. Czy to ma być zwykłe postępowanie przetargowe, a może dialog konkurencyjny, a może negocjacje z zachowaniem konkurencji. Tu trzeba mieć świadomość, że przetarg zwykły będzie dużo krótszym postępowaniem i prostszym, ale na wejściu musimy wiedzieć dokładnie, czego chcemy. A jeżeli korzystamy z takich dobrodziejstw jak dialog konkurencyjny czy negocjacje, no to ta procedura będzie trwała dużo dłużej, będzie dużo trudniej ją przeprowadzić, ale kształt systemu w wyniku tej procedury, szczególnie w wszystkich procedurach przetargowych, w których dopuszczamy dialog konkurencyjny, my możemy zmodyfikować. Na początku mamy tylko wymagania odnośnie systemu, a SIFS powstaje dopiero w drugim etapie. Więc w zależności od tego, jak sprawni są nasi pracownicy, czyli jak dużo wiemy o przyszłym rozwiązaniu na początku, wybieramy odpowiednią procedurę przetargową. Ale tu trzeba pamiętać, tak jak to było z tym wozem bojowym, że po pierwsze wymagania muszą być określone dość szczegółowo, a nie ogólnie. Po drugie, muszą być dobrze określone kryteria wyboru i dzisiejsze czasy pokazują, że kryterium ceny jest bardzo dobrym kryterium, pod warunkiem, że nie jest jedyne. Jednak mimo wszystko trzeba tutaj zadbać, żeby były kryteria, które spowodują, albo przynajmniej warunki brzegowe, które spowodują, że dostawcy Excela tak nie będą w stanie złożyć oferty, czyli że będą składane oferty na rozwiązania, o jakie nam chodzi. A ewentualnie doświadczenie wykonawcy czy funkcjonalność systemu wrzucić w kryteria oceny. Tutaj tak naprawdę bardzo pomocna będzie prezentacja, czyli powinniśmy ten system koniecznie zobaczyć przed jego zakupem, tylko trzeba mieć tutaj znowu pewną świadomość, że jeżeli prezentacje będą wykonywać wszyscy, którzy chcą pochwalić się swoim systemem, to będzie ich bardzo dużo i też zdarzyło mi się brać udział w takich postępowaniach, w których po 40. kolejnej prezentacji klient mówił dość, przerywał całą procedurę,
i zaczynał ją zupełnie od nowa, bo i tak już nie pamiętał, co w którym systemie było i w ogóle wszystko mu się pomieszało i był zmęczony i już nie chciał i w ogóle miał dość. W związku z tym my powinniśmy wybierać, czyli oglądać kilka systemów. Po drugie, na prezentację trzeba mieć wystarczająco dużo czasu. Nie da się współczesnego systemu wspomagającego pracę administracji szpitala pokazać w 2 godziny. Na to potrzeba dzień, dwa. To czy dzień, czy dwa, to zależy od tego, czy na przykład taką prezentację w obszarach możemy prowadzić równolegle. Ale proszę mieć świadomość, że po 2-godzinnej prezentacji wszystkie systemy dla Państwa będą takie same. Nie zobaczycie Państwo żadnych różnic między jednym a drugim, poza tym, że jeden był bardziej niebieski, a drugi bardziej czerwony. Bo takie było tło ekranów. Jeżeli mamy odpowiednio dużo czasu na tą prezentację, jeżeli tak naprawdę określenie scenariusza tej prezentacji bardziej zostawimy w rękach firmy, która chce nam ten system pokazać, a nie będziemy wrzucać na sztywno tego scenariuszu, tym bardziej zobaczymy, oni się będą chcieli pochwalić najlepszymi funkcjami swojego systemu. I oni ten system póki co znają lepiej niż szpital. Póki co. Później może być inaczej, ale na tym etapie na pewno konsultanci firmy, która jest dostawcą rozwiązania, znają system lepiej niż pracownicy naszego szpitala. Więc oni lepiej wiedzą, co trzeba pokazać, żeby nas zachwycić. Co nie znaczy, że w ogóle scenariusza nie należy określać. Są pewne elementy, których koniecznie chcemy zobaczyć, dlatego, bo mamy określone cele, jakie ma spełniać nowy system. Pamiętacie Państwo pierwsze pytanie. Dlatego warto, mówię tu nic na sztywno, tak? I też nie warto umawiać się, że koniecznie musi być w poniedziałek. Warto, jeżeli chcemy i nie jesteśmy jeszcze w formalnej procedurze przetargowej, zobaczyć kilka systemów, to poprosić ewentualnie firmę, która jest w stanie nam taki system pokazać, o zaproponowanie 2-3 terminów i wybrać ten, który jest dogodny dla nas. No wtedy mamy też gwarancję, że przyjadą najlepsi ludzie z tej firmy pokazywać nam ten system, ci, którzy znają go najlepiej, a nie po prostu z łapanki, tym, którym najbliższy poniedziałek po prostu pasował, no bo inni na przykład mieli już umówioną prezentację w innym szpitalu. Także to jest bardzo ważny element, bez tego ciężko sobie wyobrazić wybór dzisiaj systemu informatycznego. I nieważne, czy tę prezentację zorganizujemy na etapie przygotowania, czy już w ramach formalnej procedury przetargowej, ona musi się odbyć, natomiast należy to z tego narzędzia skorzystać w odpowiedni sposób. Na jaką pomoc dostawcy możemy liczyć? Co można wrzucić na jego barki? No, zakładając, że kryteria wyboru dostawcy, czyli gdzieś w warunkach przystąpienia do przetargu, czy w warunkach złożenia oferty określiliśmy takie informacje, które gwarantują doświadczenie tego dostawcy w podobnych projektach, no to możemy założyć, tak, w miarę bezpiecznie możemy założyć, że dostawca umie zarządzać projektem i używa metodyki, którą sprawdził już w niejednym projekcie. W związku z tym warto, można tą część zorganizowania, co nie znaczy, że nie możemy wskazać nazwy metodyki, którą chcemy. Tak, jeżeli przeszkoliliśmy pracowników na przykład z Prince'a, jest taka metodyka Prince 2, no to możemy wpisać, że chcemy, żeby taką metodyką się posługiwać. Jeżeli nie, no to jednym z warunków, czyli z pierwszych zadań dostawcy, to jest przedstawienie i zaprezentowanie metodyki, którą będzie się posługiwał w trakcie realizacji projektu wdrożeniowego. Po drugie, wykonawca potrafi zarządzać tym projektem wdrożeniowym. Jeżeli on wykonał kilka wdrożeń i one mu się udały, to on będzie wiedział już, jak tym zarządzać, w związku z tym jest w stanie wziąć na siebie ciężar organizacji pracy, czyli podzielenia tego na odpowiednie kawałki, zaproponowanie szablonu takiego dokumentu koncepcji. Oczywiście my musimy to za każdym razem weryfikować, czy on tu nie za bardzo sobie próbuje uprościć pracę, taki dostawca, ale w dużej mierze nie ma sensu mu tutaj narzucać rozwiązań, raczej można oczekiwać rozwiązań od takiego dostawcy i tylko je weryfikować, czy nam pasują. Kolejna rzecz, którą na pewno może się zająć taki dostawca, to optymalizacją procesów w kontekście nowego systemu. Przy czym tu znowu trzeba mieć świadomość, że jeżeli wymagamy, żeby ktoś zrobił taką reorganizację tych procesów, to będzie chciał za to pieniądze. I to nie małe. Bo to jest pewna usługa konsultingowa, którą po prostu w współczesnym czasach tak, i w ofertach firm kosztuje. Natomiast na pewno możemy liczyć na to, że bez przeprowadzania takiej analizy procesów i optymalizacji tych procesów
dostawca powie nam, w którym miejscu ten proces lepiej jest troszeczkę zmienić, żeby wykorzystać możliwości systemu. Oczywiście on może próbować dostosować firmę do systemu, ale to od razu widać. Jeżeli ktoś mówi, jaką zmianę organizacyjną potrzebuje, jakiej przeprowadzenia jakiej zmiany organizacyjnej sugeruje i uzasadnia dlaczego, no to jest w stanie nas przekonać. Jeżeli jest w stanie nas przekonać, to proponuję dać się przekonać. Jeżeli przewidzieliśmy czas na customizację, na razie tak troszeczkę ogólny, czyli na dostosowanie tego systemu, to warto, żeby posłuchać, tak, czy tego czasu będzie dość. Czy być może warto zintensyfikować pracę na przykład nad etapie odbioru dokumentu koncepcji systemu w analizie przewdrożeniowej i zostawić więcej na customizację. Taki ramowy harmonogram powinien być zweryfikowany przez dostawcę też na początku procesu wdrażania systemu. Jeżeli chodzi o szkolenie, czyli przygotowanie takich planu szkoleń, to też lepiej wrzucić to zadanie dostawcy systemu. Mówiliśmy, że on ten system zna, przynajmniej tak powinno być. A my tylko weryfikujemy, czy na pewno ten plan szkoleń obejmuje cały zakres szkolenia i w szczególności, czy pozwoli zrealizować cele, jakie postanowiliśmy przed nowym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o testy systemu, to też możemy kazać, czy poprosić, czy przerzucić zadanie opracowania scenariuszy testowych, testów poprawności migracji, ale również testów akceptacyjnych, które będą tak naprawdę potwierdzać, że system ma taką funkcjonalność, jaką żeśmy określili, na dostawcę. Przy czym znowu tutaj musimy być czujni, czyli mieć pewność, że system przejdzie takie testy, które będą testami, które pokryją cały obszar funkcjonalny, a nie tylko jakiś wybrany fragment. Jeżeli nie mamy do tej pory określonej bardzo sztywno architektury sprzętowej i technicznej, to dostawca będzie w stanie ją dobrać do własnego systemu dobrze. Ale dobrze, żeby to zrobił na etapie oferty, a nie dopiero teraz. Teraz może ewentualnie uszczegółowić albo wskazać, jakie szkolenia dla administratorów będą konieczne. Natomiast też nie warto w ofercie na sztywno zapisywać, że my koniecznie chcemy, nie wiem, serwer dwuprocesorowy. My możemy powiedzieć, że dobór sprzętu jest elementem oferty. Zwykle, ciężko sobie wyobrazić dzisiaj, że jest inaczej, dostawca przeprowadził już takie wdrożenia i to w różnych instytucjach, w związku z tym wie, jakie zagrożenia z takim projektem się wiążą i wie, jak im zapobiegać. W związku z tym, jeżeli on eskaluje jakieś zagrożenie odpowiednio wcześniej, to warto go słuchać, no bo on prawdopodobnie wie, co zrobić, żeby takie zagrożenie miało dużo mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia, niż dzieje się to zwykle. No, doszliśmy do ostatniego fragmentu, czyli do pewnych mitów. Migracja i integracja wcale nie są najważniejsze, ale je chciałbym omówić dokładniej na kolejnych slajdach, dlatego zaznaczone są na czerwono. Ale zaczynając po kolei. Istnieje taki mit, który mówi, że metodyka, na przykład PRINCE2, tak, jest dobra na wszystko. Czyli jak wskażemy metodykę, zażądamy realizacji projektu według konkretnej metodyki, to on będzie miał wysoką jakość i wszystko będzie dobrze. Trzeba sobie uświadomić, że to nie metodyka zapewnia jakość. Jakość zapewniają ludzie, którzy pracują w projekcie. Metodyka dostarcza tylko i wyłącznie narzędzi do mierzenia tej jakości. W związku z tym wybór metodyki, nawet uznanej na świecie i sprawdzającej się we wdrożeniach w szpitalach, tak, wszystkich w okolicy, nie gwarantuje w żaden sposób nie gwarantuje sukcesu i powodzenia projektu wdrożeniowego. On jest tylko narzędziem, za pomocą którego można zarządzać projektem i można go realizować, natomiast nie jest celem samym w sobie. Więc tak długo, jak długo nie przygotujemy się dobrze do takiego projektu wdrożeniowego, jak długo nie nauczymy naszych pracowników i nie przekonamy, że oni w tym projekcie powinni pracować, że to nie zrobi nikt za nich, tak długo żadna metodyka nam się nie przyda. No, kolejny mit, który czasami się pojawia i ja jestem przykładem, znaczy czasami mam pracę dzięki temu mitowi, że firma konsultingowa przygotuje dla nas, za nas, tak? Czy przygotuje nas do wdrożenia. Otóż ona nie przygotuje nas do wdrożenia, ona pomoże nam się przygotować do projektu wdrożeniowego. Ona pomoże nam przeprowadzić projekt wdrożeniowy.
To jest trochę tak jak z architektem wnętrz. Jeżeli wynajmiemy sobie architekta wnętrz, żeby udekorował czy wymyślił, jak ma wyglądać wnętrze naszego mieszkania czy domu, i powiemy, ma pan to zrobić, ma pan na to, nie wiem, 3 miesiące czasu, jakiś tam budżet i proszę mi głowy nie zawracać, pan powinien wiedzieć, pan ma doświadczenie, czy pani, tak, czy państwo, tak. No to pewno oni sprostają temu zadaniu i udekorują nam mieszkanie, tylko że to będzie mieszkanie, które podoba się projektantom wnętrz, a nie nam, a to ma być nasze mieszkanie. Więc oczywiście będziemy korzystać z doświadczenia, ale my musimy powiedzieć, co chcemy. To my musimy podejmować decyzję, czy ściana ma mieć taki kolor, czy inny. Czyli czy system ma być wdrożony w taki sposób, czy w inny. Także firma konsultingowa na pewno nam bardzo pomoże, natomiast nie zrobi, to nie znaczy, że będziemy mieli mniej pracy. To znaczy tylko tyle, że taka firma bardziej pokieruje naszą pracą i powie nam, czego żeśmy jeszcze nie zrobili. Ale pracy będzie dokładnie tyle samo. No mówiliśmy już o takim micie, ale on naprawdę bardzo często występuje, że wszystko, że można zrobić wszystko w dowolnie małym budżecie. No i naprawdę, jak Państwo popatrzycie na przetargi, czy na postępowania, które odbywały się w innych szpitalach, czy wręcz w innych branżach, już nie będę mówił o tych autostradach, to bardzo często widać, że, no, że ktoś się podjął realizacji, no ale później się okazuje, że ten budżet jest za mały. W związku z tym to jest taki drugi moment, kiedy z tego budżetu na system warto troszeczkę uszknąć, tak? Czyli zostawić sobie takie dodatkowe środki na pewne nieoczekiwane funkcjonalności, których żeśmy nie przewidzieli w umowie, nie wymyśliliśmy ich na początku, a które okazują się prawie niezbędne na etapie wdrożenia, no ale pech chciał tak, że umowa jest skonstruowana w ten sposób, że dostawca nie potrafi im nam dostarczyć bez dodatkowych środków albo nie chce. Tu efekt jest obojętny, jak jest źródło i przyczyna tego, że my tego nie możemy mieć bez wydawania dodatkowych pieniędzy. Proszę zauważyć, że Prawo Zamówień Publicznych dostarcza nam takie mechanizmy, które pozwolą nam alokować dodatkowe środki na projekt, które nie były uwzględnione wprost w umowie na sam system. No tu też trzeba mieć świadomość, że określając wymagania, nawet określając priorytety tych wymagań, mamy na przykład takie wymagania, które są z niższym priorytetem i które są wyjątkowo na przykład trudne do realizacji dla konkretnego dostawcy. No ale jak trzeba, to on oczywiście je zrealizuje, natomiast są takie wymagania, których żeśmy w ogóle nie umieścili, a one są na przykład w standardzie systemu, tylko że nam ktoś ich nie chce dać za darmo. Nawet nie do końca może nam dać za darmo, na przykład w przypadku projektów finansowanych z środków unijnych. Musi być wydatek kwalifikowany. Tutaj można w cudzysłowie pohandlować, tak? Czyli troszeczkę odpuścić i przymknąć oko albo zgodzić się na to, że pewne wymaganie jest realizowane w sposób może mniej wygodny dla nas, ale ciągle akceptowalny, jeżeli chodzi o cele wdrożenia nowego systemu. A inne, czyli z nich troszeczkę odpuścimy, ale w zamian za to dostaniemy coś, co będzie bardzo nam pomagać. Jeżeli chodzi o migrację, no to mitem jest to, że migracja to jest tylko problem dostawcy rozwiązania. I tak naprawdę takie myślenie, że my mu damy dane, które mamy w aktualnie systemach, bez żadnej dokumentacji, bez żadnej informacji, a on te dane przeniesie do nowego systemu, no to jest właśnie takie myślenie mitologiczne. To znaczy, kilka razy w życiu mojemu zespołowi udało się tak zrobić, natomiast to wymaga niesamowicie dużo czasu. W związku z tym, jaka powinna być migracja? Po pierwsze, warto zdawać sobie sprawę, że za jakość danych przekazanych do migracji odpowiada zamawiający. Czyli za jakość danych w starych systemach nie może odpowiadać dostawca, odpowiada zamawiający. Więc czasami można, a nawet warto, te dane w pewien sposób wyczyścić. Już na etapie przygotowania. Wiemy, że chcemy zmienić system, wiemy, że pewnych danych nie ma albo że są nie do końca wiarygodne. To niewiarygodne pewno lepiej w ogóle usunąć, te błędne lepiej poprawić. Pewne dane w pewnym ograniczonym stopniu można wyczyścić. Po drugie, trzeba mieć świadomość, że czasami migracja nie będzie automatyczna. To będzie się zdarzać niezwykle rzadko, no ale taki przykład, jeżeli mamy dane tylko i wyłącznie w postaci dokumentacji papierowej, a chcemy, żeby one funkcjonowały w nowym systemie, no to nie ma innej metody, jak po prostu wprowadzić je do tego systemu. Oczywiście nikt nie będzie migrował wszystkich kart pacjentów ręcznie.
bo to jest niemożliwe, tak? Tego się nie da po prostu zrobić ręcznie, to musi być zrobione automatycznie. Albo system po prostu takich danych nie będzie, jeżeli karty pacjentów będą tylko i wyłącznie w formie papierowej. Natomiast czasami jest tak, że dane są migrowane automatycznie, ale pewne informacje są nanoszone ręcznie, niekoniecznie przed rozpoczęciem systemu, ale tak na przykład w trakcie jego eksploatacji. No i trzeba wiedzieć, że tak naprawdę to, od czego zaczynamy, to jest migracja minimalna. Czyli nawet w naszej głowie, zanim wpiszemy wymagania na temat migracji, to zakładamy, pierwszym pomysłem jest zróbmy migrację minimalną. Co to jest migracja minimalna? To jest przeniesienie tych danych i przeniesienie ich w taki sposób, żeby można rozpocząć pracę w nowym systemie. Czyli na przykład zamiast danych historycznych, bilans otwarcia, czy to na magazynie, czy w księgowości. Czy w płacach na przykład zamiast przenoszenia analitycznie wszystkich składników płacowych, to przeniesienie ich w takiej formie, żeby system w prawidłowy sposób policzył dodatki urlopowe czy dodatki chorobowe. Nie trzeba ich przenosić wszystkich. No i od takiej migracji powinniśmy wychodzić. Dlaczego? Bo po pierwsze ona jest szybka, czyli da się ją zrobić, czyli jest w ogóle wykonywalna. Po drugie jest w miarę automatyczna, czyli w większości przypadków po prostu nie będzie z tym większego problemu, nawet jeżeli dostawca po raz pierwszy widzi system, z którego migruje dane. Po trzecie, takie dane minimalne są w minimalny sposób obarczone błędem, czyli są jak najwyższej jakości. Jak możemy wykonać taką migrację minimalną, to teraz możemy się zastanowić, w jaki sposób ją rozszerzyć i dlaczego. Czyli jeżeli potrzebujemy przemigrować dane historyczne dotyczące płac, to pytanie po co? Jeżeli po to, żeby komuś udowodnić, czy posiadać archiwum, to niestety i tak będziemy musieli posiadać stary system jako system archiwalny. Ale jeżeli potrzebujemy tych danych do raportowania, to zastanówmy się, co chcemy raportować z tych danych i być może zamiast przenosić je do docelowych struktur płacowych, można je przenieść do pewnych struktur analitycznych, czyli tak w cudzysłowie na boku te dane można zapisać, w taki sposób, że będzie można z nich wykonywać analizy, które są nam potrzebne. Czyli będziemy mieli zrealizowaną naszą potrzebę bez konieczności kosztownej, szczegółowej migracji danych. Podsumowując, zaczynamy od migracji minimalnej, a później się zastanawiamy, jakie dane dodatkowo do tego minimum powinny być przeniesione do nowego systemu i dlaczego. Jeżeli ten powód jest wystarczająco istotny, na który można oczywiście wydać pieniądze, bo to kosztuje, no to rozszerzamy ten zakres migracji. Jeżeli nie, jeżeli bez niego się obejdziemy, no to w tym momencie zostawiamy migrację w tym obszarze, w tym zakresie na poziomie minimalnym. No i ostatnia rzecz, trzeba pamiętać, że dane przed migracją trzeba, ja tu użyję cudzysłowu, zamknąć. To się dobrze tłumaczy na przykładzie systemu księgowego. My musimy zamknąć przynajmniej jeden miesiąc, czyli zakończyć pracę w starym systemie po to, żeby przenieść dane do nowego systemu. Jeżeli tego nie zakończymy, to bardzo ciężko będzie w cudzysłowie domigrować dane, więc wtedy pewno będzie trzeba te operacje, których brakowało w starym systemie, wykonać i w starym, i w nowym systemie. Czym więcej ich będzie, tym bardziej zbliżymy się do takiej granicy, w którym po prostu nie będzie możliwe tego zrobienie. W związku z tym musimy mieć świadomość, że jak zaplanujemy ten moment, od którego rusza nowy system, najczęściej to jest początek nowego roku, to jest taki dość naturalny okres i w systemie płacowym, i w systemie księgowym, i w systemie magazynowym, wtedy są wykonywane na przykład inwentaryzacje. Natomiast trzeba będzie mieć świadomość, że my będziemy mieli na to troszeczkę mniej czasu. Musimy to zrobić szybciej niż zwykle, czyli odpowiednio się do tego przygotować i warto to planować odpowiednio wcześniej. Jeżeli chodzi o integrację, no to znowu mitem jest to, że my w wymaganiach napiszemy, że nowy system ma się zintegrować i tu wymienimy kilkanaście systemów. I tu nie chodzi mi na przykład o system NFZ-u czy system płatnik ZUS-owski, dlatego że tam każdy z istniejących systemów posiada tak zwany interfejs określony w prawie. W związku z tym musi umieć współpracować z takimi systemami, ale tu chodzi o integrację z rozwiązaniami, które u nas funkcjonują. Przykładowo, gdybyśmy sobie wyobrazili, że system kadrowo-płacowy pozostanie, a zmienimy tylko część logistyczną, księgową, kontrolingową,
no to musimy mieć świadomość, że ten system kadrowo-płacowy będzie musiał współpracować z systemem finansowo-księgowym. No jeżeli będziemy chcieli zintegrować te dwa systemy, no to musimy mieć znowu świadomość, że tego zapewne dostawca nowego systemu w całości nie zrobi. Tylko prace tak naprawdę integracyjne są wymagane zarówno po stronie jednego, jak i drugiego systemu. Te systemy obydwa ze sobą muszą umieć rozmawiać. W związku z tym raczej dostawca nowego rozwiązania nie będzie modyfikował naszych starych systemów. Czy tych, które zostaną, to będzie prawdopodobnie robił producent czy dostawca tych rozwiązań. Po drugie, trzeba mieć świadomość, że to my mamy przełożenie na dostawcę tych systemów. Nawet jeżeli nie mamy tego umowywanego w umowie, to mamy taki nacisk psychologiczny. Jak dostawca dotychczasowych rozwiązań nie będzie chciał z nami współpracować, no to istnieje groźba, że jego rozwiązania zostaną w ogóle wyparte z naszego szpitala, zastąpione innymi, no więc on ewidentnie na tym będzie stratny. W związku z tym szpital ma przełożenie na swojego dostawcę, a dostawca nowego systemu niekoniecznie. Oni tak naprawdę najczęściej są konkurentami. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że w ten proces uzgodnień będziemy musieli włączać pracowników szpitala. I następna rzecz, integracja zwykle nie jest w standardzie. I znowu nie mówię o integracji takiej wymaganej prawem, płatnik NFZ, ale o integracji z rozwiązaniami specjalistycznymi. Czyli to nie jest tak, że to będzie gotowe. Będzie trzeba takie rozwiązania integracyjne skustomizować. Nawet jeżeli obydwa systemy posiadają bardzo elastyczny interfejs, posiadają web serwisy, którymi można te systemy zintegrować, no to mimo wszystko będzie potrzeba chwilę czasu, żeby te systemy ze sobą spójnie zaczęły rozmawiać. Mało tego, tą integrację trzeba będzie przetestować. Więc znowu w naszym harmonogramie ramowym musimy mieć miejsce, musimy mieć czas na to przeznaczony. Nie możemy zapominać o tym, bo po prostu później nam tego czasu braknie. A proszę pamiętać, że projekt wdrożeniowy zakończony w sukcesie, sukcesem, to taki projekt, który po pierwsze realizuje cele, które postawiliśmy przed nowym systemem, ale po drugie, realizuje w założonym budżecie i w założonym czasie. Dopiero te trzy elementy, spełnienie tych trzech tak naprawdę elementów mówi o tym, że projekt wdrożeniowy zakończył się z sukcesem. Wnioski. Projekt wdrożeniowy jest skomplikowanym przedsięwzięciem i warto, a nawet trzeba się do niego dobrze przygotować. Ważne jest to, żeby Państwo też zapamiętali, że dobre przygotowanie nie będzie gwarantem sukcesu, będzie fundamentem. To jest coś, na czym będziemy budować, a nie co nam zagwarantuje sukces. Tak naprawdę to rozwiązanie, które się pojawi, będzie trzeba fizycznie wdrożyć. Ten projekt będzie trzeba przeprowadzić. W związku z tym nie możemy skupić się tylko i wyłącznie na przygotowaniu i stwierdzić, myśmy swoje zrobili, teraz zrobi ktoś inny. Nie. Myśmy do tej pory swoje zrobili i teraz musimy pracować z kimś innym dalej. No i trzeba pamiętać, że taki dostawca to ma być nasz przyjaciel i pomocnik. To nie znaczy, że w momencie, kiedy robi coś źle, to mamy mu to darować. Przyjacielowi też się wytyka różne rzeczy, ale nie można go traktować jako wroga. No bo jak porozmawiamy szczerze kiedyś o problemach komunikacji, no to tam bardzo ładnie widać, że traktowanie się jako wrogów powoduje, że nie jesteśmy w stanie się dogadać. Obiecałem Państwu, że opowiem jeszcze o zagrożeniach. Tak naprawdę zobaczycie Państwo za momencik, że myśmy już opowiedzieli, jak wyeliminować te zagrożenia w trakcie naszego wykładu, ale podsumujmy. Znowu pewien twist. Projekt wdrożeniowy to jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie i ono może przytłoczyć, tak? Przerwać zarówno dostawcę, jak i zamawiającego. Czyli przygotowując się odpowiednio, powodujemy, że my jesteśmy gotowi na to skomplikowane przedsięwzięcie. Wybierając dobrze dostawcę rozwiązania, gwarantujemy sobie albo zapewniamy sobie minimalizację ryzyka z drugiej strony. Próbowałem Państwu też w czasie wykładu powiedzieć, czym może się skończyć określenie wymagań na zbyt ogólnym poziomie. Nie zejście do szczegółu. To też trzeba pamiętać o takim złotym środku. Jak zejdziemy do bardzo niskich szczegółów, może się okazać, że nie istnieje system, który by takie wymagania mógł spełnić, bo zaczniemy mówić o tym, jak system ma coś robić, a nie co ma robić.
A jak się skupimy na takim ogólnym poziomie, że system ma wspomagać rozliczanie podatku VAT, to w tym momencie no, będzie można dostarczyć każde rozwiązanie. Każdy system spełni takie wymaganie, a my nie będziemy mieli narzędzia do oceny stopnia spełnienia tego wymagania. Więc zawsze jak mamy dwie skrajności, to trzeba widzieć je obydwie. Bo w momencie, kiedy widzimy tylko jedną skrajność, to wtedy wpadniemy w tą drugą. Ale to nie moje, ja to usłyszałem kiedyś na jakimś wykładzie i bardzo mi się spodobało, dlatego to powtarzam. Jeżeli cele są ambitne w stosunku do czasu czy budżetu, no to też skończy się to niepowodzeniem. W związku z tym, dlatego jeżeli dobrze opracujemy harmonogram i dobrze opracujemy budżet, no to to zagrożenie nie jest tak, że nie występuje. Ono zawsze jest, tylko skutki jego albo prawdopodobieństwo wystąpienia minimalizujemy. O doborze dostawcy żeśmy już mówili. Mówiliśmy również, że bez zaangażowania naszych pracowników ten projekt się nie uda. Sam dostawca temu po prostu nie podoła. Nie dlatego, że on, nie wiem, za mało wie, tylko dlatego, że to my będziemy, nie on, korzystać z tego przyszłego systemu. Podstawa to jest komunikacja w projekcie. Ona musi być dobrze zdefiniowana i cały czas trzeba pilnować, czy nie ma kłopotów z tą komunikacją. Jeżeli są jakiekolwiek symptomy tego, że dwie strony tak, nie są w stanie się dogadać, albo my wewnętrznie nie jesteśmy w stanie się dogadać. Ja wielokrotnie brałem udział w takich projektach, w których, no nie w całości, ale zdarzało się tak, że od dwóch różnych osób, dwóch różnych liderów od strony zamawiającego były przekazywane zupełnie sprzeczne komunikaty, więc po prostu się nie dało zadowolić obydwóch, a nie było osoby, która potrafiła rozstrzygnąć, tak, jak ma wyglądać ten system w tym obszarze. Właściwe oszacowanie budżetu, harmonogramu, pracochłonności, czyli obciążenia naszych pracowników. Wyeliminuje taki przypadek, kiedy okaże się, że nie mamy na coś pieniędzy, albo nie mamy czasu, albo nie ma możliwości o to, żeby nasi pracownicy zajęli się takim wdrożeniem. No, zdarzało się brać udział w takich projektach wdrożeniowych, w których po prostu prace w ogóle nie były planowane. No to już jest w ogóle porażka. Projekt wdrożeniowy ma to do siebie, że trzeba go dobrze zaplanować i realnie zaplanować. Czyli musimy się zastanowić, że gdyby to nasi pracownicy mieli wykonać tą pracę dostawcy, to czy byłoby to realne? Mówiliśmy, że w trakcie przygotowywania naszych pracowników musimy określić odpowiednie kompetencje i odpowiedzialność i dlaczego to jest ważne. W związku z tym, jeżeli weźmiecie sobie to Państwo do serca, no to we wdrożeniu w Państwa szpitalu sytuacja, w którym nie wiadomo, kto się czym ma zająć i kto komu co ma kazać, po prostu nie zaistnieje. Projekt należy dobrze dokumentować. Nie może być tak, że wszystko tkwi w głowie ludzi, bo ludzie często się zdarza z projektu odchodzą. W związku z tym wtedy odchodzą ze swoją wiedzą. Jeżeli nie zostawiają dokumentacji, to może się okazać, że nie mamy wiedzy, żeby wykonać następny krok. Pewno jeszcze może się pojawić wiele innych zagrożeń. To nie o to chodzi, żeby Państwa w tym miejscu straszyć. Ja raczej starałem się prowadzić ten wykład w taki sposób, żeby najpierw Państwu powiedzieć, co zrobić, żeby właśnie te zagrożenia nie pojawiły się, albo żeby prawdopodobieństwo ich wystąpienia było minimalne. Dziękuję Państwu za uwagę i proszę o pytania. Wiem, że nie mogą Państwo zadać mi tych pytań bezpośrednio, ale jest uruchomiony czat, na którym chcielibyśmy, aby Państwo zadali, jeżeli potrzeba wyjaśnić jeszcze jakąś kwestię, zadali nam pytania. Postaramy się odpowiedzieć na nie na bieżąco na czacie albo zebrać te pytania w takie większe pakiety i udzielić odpowiedzi mailowej w terminie późniejszym. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo.